Cześć moi kochani, mam nadzieję, że u Was jest wszystko fajnie. Słuchajcie, tu jest taki króciutki update. Po jednej karcie od razu mówię, co myśli, co czuje i co zamierza. Do każdej opcji. Także jedna opcja oczywiście ma trzy karty, myśli, uczucia i zamiary. Tak samo ma druga i trzecia opcja. Także kochani, jeżeli potrzebujesz update'u, co ta osoba czuje, myśli, to jest dla Ciebie. Krótkie, treściwe. I słuchajcie, tu jest pierwsza opcja, tu jest pierwszą opcją jest kamień, tak? Drugą opcją jest wróżka, chodź tu mała, wróżeczka i nasza sówka, którą już znamy z filmików, cute. No i sobie kochani wybierzcie jedną opcję, a ja będę zaczynała od kamienia. I tu sobie postawię przy kamieniu świeczkę, żebyśmy wiedzieli, że my zaczynamy od kamienia. Czekajcie, czy wy widzicie kamień, świeczkę? O, teraz widzicie kamień, świeczkę. Dobrze. I teraz sobie zobaczmy, skupcie się, jeżeli to jest Twoja opcja, ten kamień, to ja dla Ciebie teraz będę wybierała karty. Trzy karty. I oczywiście przy każdej karcie będzie pytanie. Ok. Sto razy wybiorę te karty. Dobrze, karty są gotowe dla Ciebie. I tak, pierwsza karta dla kamienia. Co osoba myśli o Tobie? Teraz, w tej sekundzie, w tym momencie. Ok. Co ona czuje do Ciebie z poziomu serca? Co ona czuje? I jakie ma zamiary? Co zamierza zrobić? Jaki ma zamiar? Ok. Co my tu na dole mamy, kochani? Na dole mamy siódemkę kielichów. Takie troszeczkę, gdzie ja mam tu wylewa położyć? Takie trochę, kochani, niezdecydowanie do końca. Takie wahanie się między czymś a czymś, tak? Ale słuchajcie, na początku zaczniemy sobie od szóstki monet w tym wypadku, tak? A szóstka monet dla nas jest w myśli jego. Ta osoba, co myśli. No i kochani, jeżeli mamy tę kartę, to ja myślę, że tu jest karta taka, wiesz, to jest dawanie, branie, tak? Jeżeli ta osoba na pewno coś dała, to na pewno coś myśli, że oczekuje, żeby od Ciebie też dostać, tak? Jeżeli Ci wcześniej dawała, lub właśnie tutaj przy tej karcie, lub właśnie inaczej, jeżeli Ty jej za dużo dawałeś, poświęcałeś czasu, to ta osoba ma tą świadomość i teraz właśnie czuje się może głupio z tym, że nie dała Ci wystarczająco, kochani. Bo jeżeli tutaj chodziło o uczucia w myśli, tak? To jest po prostu, pokazuje te partnerstwo w związku, tak? Ta właśnie taka równowaga w dawaniu, braniu. Jeżeli jej nie ma, jest zakłócona, to ta osoba na pewno o tym myśli, że to może by było bardzo pomocne, żebyście wiecie, tak po pół dawali, tak? Ja piszę, ty do mnie odpisujesz. Ty piszesz, ja ci odpisuję. Wiesz, to musi być taka płynna energia. Tutaj mamy na pewno, jeżeli to jest związek, to doczynienie właśnie związku oparty na uczuciach, tak? O jasnych zasadach, ponieważ to są jasne zasady. Właśnie ta płynność tej energii, tak? Jest też harmonia, kochani. I jeżeli tej harmonii nie ma, to znaczy, że ta osoba o tym myśli. O tych właśnie jasnych zasadach w tym waszym związku, relacji. O tej harmonii, bez kłótni, żebyśmy o siebie dbali, żebyśmy widzieli te swoje potrzeby, tak? Żeby te potrzeby były jasne dla tej drugiej osoby. Żeby po prostu było tak, że jeżeli coś ode mnie potrzebujesz, to ty do mnie idziesz. Ja idę do ciebie. Możemy na sobie polegać, tak? W trudnych chwilach, w każdych chwilach. Dlatego ta karta, kochani, jest bardzo dobra. Tu jest taka, powinna być zachowana właśnie ta równowaga. Dajemy, bierzemy. Tu jest wtedy niepokój, gdy nie ma wsparcia ze strony jakiejś osoby przy tej karcie. I zwróć uwagę, że to są myśli tej osoby, tak? Może ona ma świadomość, że ty jej nie wspierasz w jakimś trudnym momencie w życiu, lub ona ma świadomość, właśnie wie, że ciebie nie wspiera. Zostawiła przy jakiejś takiej, w takiej trudnej chwili, tak? Tutaj, jeżeli jest u was źle, to ja bym powiedziała, że ta karta zapowiada dla was tutaj, bo ta osoba o tym myśli, właśnie jest czas, kiedy będzie między wami zadowolenie i harmonia, równowaga. Wspólne, może będziecie mieli zainteresowania, będziecie się troszczyć o siebie nawzajem, tak? Myślę, że też może jakieś były wcześniej konflikty, to je rozwiążecie po prostu. Ta osoba będziecie wspierać, bo ona o tym myśli. No może też chciałaby od ciebie tego wsparcia, to oczywiście to ma być porówno, tak? Jeżeli ty jesteś samotna lub samotny, z tą osobą nie jesteście w relacji, tak?
to może być tak, że ta osoba chciałaby Cię otoczyć opieką, tak? Jest dla Ciebie życzliwa. To w takim razie, jeżeli pytasz o kogoś, kto nie jest z Tobą w związku, to ten ktoś jest dla Ciebie życzliwy i chciałby Ci coś zaoferować. Bo to naprawdę bardzo dobra karta, kochani, naprawdę. Od wzajemnienia potrzeb, tak jest, ta szóstka monet. Ja bardzo ją lubię. Także w myśli jest bardzo fajnie. No i kochani, teraz w serduszku. W serduszku jest karta świata, też jest rewelacja. Zobaczcie, zamknięcie pewnego etapu, rozpoczęcie nowego etapu i cokolwiek, ta osoba gdziekolwiek jest, cokolwiek jest między nami, to ona, między nami, między wami w sumie. Kurde, jak się rozpędziłam, zabrałam waszą osobę dla siebie. Cokolwiek jest, kochani, między wami, to tu jest dobrze, ponieważ świat pokazuje nowy cykl. Koniec starego cyklu, rozpoczęcie nowego. Niech to coś się szczęśliwie zakończy, tak? I niech się rozpocznie coś nowego. Tutaj pokazuję zawsze, że jakby z serca ta osoba czuje, że wszystko idzie w dobrym kierunku, tak? Bo to jest bardzo dobra karta, perspektyw po prostu. Też odkrycie prawdy, ale dobrej dla niej, tak jakby ona zdała sobie sprawę, że ty ją kochasz, wiesz o co chodzi. Karta świata to coś fajnego jest, coś bardzo ciekawego, to jest taka doskonała karta, tak jakby wszystko zmierza w dobrym kierunku, jesteśmy otwarci na nowe rzeczy, na nowe możliwości. Daj mi co chcesz, ja to wszystko przyjmę. Mam otwarte ramiona. Karta świata jest przecudowna, bo wnosi zawsze wiele radości i jakieś nowe perspektywy z serca, powiem przy kamieniu. Cudownie, podoba mi się. No i kochani, następna karta, to jest karta w pozycji, co ta osoba zamierza zrobić, jeszcze w dodatku mamy tu maga. No kurde, rewelka. Powiem Ci, że mag w tej tutaj kwestii, to też pokazuje te wszystkie czary, tak? Że ta osoba na pewno będzie chciała w jakiś sposób coś robić, na pewno nie będzie siedziała z założonymi rękoma, tak? Bo tu ta karta często pokazuje, tutaj akurat ten dziadek nie jest za bardzo atrakcyjny w tym magu, ale w innych kartach to pokazuje atrakcyjnego mężczyznę, ale też karta maga oznacza atrakcyjnego mężczyznę. No przepraszam, jeżeli pytaliście o kobiety, to sobie zamieńcie. Ty jesteś atrakcyjny. Też powiem Ci, że tak, w zamiarach to jest na pewno jakieś nowe działania. Ta osoba po prostu posiada wszystkie atuty w konkretnej tej sytuacji, o którą pytasz, tak? Żeby coś zadziałać. Ma nowe pomysły, tak? Jakieś idee właśnie. Właśnie w ten sposób jest tak jakby pewna siebie teraz, że może coś zrobić. Powiem, że bardzo mi w kamieniu się podoba. Tylko jeden jest ale tutaj. Właśnie ta karta siódemki kielichów. Zastanawianie się. Za dużo opcji. Który z Was się zastanawia? Zrobić, nie zrobić. A co tu będzie? A co będzie tu? A co będzie, gdy to wybiorę, a tamto? To wszystko przytrzymuje. Te zastanawianie się. Ponieważ w zamiarach jest bardzo pięknie, jest postęp, tak? Jest potencjał, szansa. Oczywiście mag to są też możliwości, tak? Wszystkiego. Ta pewność siebie, ta siła, charyzma, tak? Wszystko mamy, co trzeba. Jesteśmy oryginalni, to jest taka energia męska, bardzo silna energia męska czuję. Naprawdę tu mężczyzna tak jakby był bardzo zdecydowany, miał dużo optymizmu, czuję po tych kartach, jeśli chodzi o tę sytuację, tak? Tylko i te przedsięwzięcie już ma dosłownie, te nowe, ten zamiar, tak? Przejąć inicjatywę, tylko te wahania tutaj trzymają. Te wahania. Jeżeli tych wahań nie będzie, zastanawiania się, może ty krok zrobisz, może otworzysz ramiona dla niego, to powiem Ci, że będzie fajnie. Karty są naprawdę przy kamieniu piękne. I także zabierzemy sobie kamyczek, położymy sobie tutaj gdzieś. Karty też zabierzemy, kochani. Okay. I teraz weźmiemy sobie wróżeczkę. Zuzia, tutaj, czekajcie, widzicie? Widzicie, tylko chciałam, żebyście widzieli świeczkę też. A do świeczki zobaczcie, co mi się wczoraj przykleiło. Patrzcie, robiłam czytanie prywatne i nie chciałam przerywać i Palo Santo zaczęło w świeczniku się palić i ja nie chciałam przerywać, bo miałam nową klientkę, bo myślałam sobie, że jestem idiotka. To ja wzięłam do tego świecznika, to Palo Santo wrzuciłam i z tego powodu zaczęło ono palić się i mi wosk stopiło od dołu świeczki. Nie wiem, ile się stopiło, ale sporo się stopiło. A ile dymu było? Bo wiecie, tutaj ja rozmawiam, a ona mi tutaj zaczęło się palić na tym. To ja szybko do świecznika wrzuciłam i tak zastygło razem. Okej, kochani, wróżka Twoja. No i teraz robimy sobie wróżkę. Jeżeli to jest Twoja opcja, to teraz tak, zobaczmy, co ta osoba myśli. A Wy dalej te świeczki nie widzicie. O, chciałam, żebyście ogień widzieli. Dobra, taką postawię.
Co ta osoba, o którą pytasz, myśli? O, karta cesarzowa. Myśli, że jesteś atrakcyjną kobietą. Że jesteś kobietą. I trochę cierpisz, jesteś zawiedziona na los, na tą osobę. Dobrze, w takim razie. Co ta osoba myśli o tobie teraz w tym momencie? Co myśli, co czuje z poziomu serca oczywiście. O, i właśnie ta karta, która była. Proszę bardzo, jaka prawda. Jakie są jej zamierzenia, zamiary, co zrobić? Ma zamiar. Cudnie, powiem, że cudnie jest od dołu, co tu przeszkadza. Siódemka mieczy oczywiście. Podglądanie siebie, ale nie powiedzenie sobie prawdy. Tylko raczej tak ukradkiem skrywam to, co czuję. Raczej będę ciebie obserwować, co ty tam robisz. Czy ktoś ciebie nie lajkuje w social mediach? Ale jednak popatrzę, ale ci tego nie powiem. No i kochani, w myśli jest po prostu Rydwan. Jeżeli ta osoba będzie tak cię obserwować, wiesz, a zobaczy, że ty jesteś czy wolna, czy zainteresowana, to ona zrobi ruch szybki, gwałtowny, bez obaw, ponieważ ona o tym myśli. To jest bardzo fajnie, ta osoba pokazuje, że jest tutaj, jeżeli chodzi o tę sytuację z tobą, jest bardzo, bardzo nastawiona na tak, w sposób taki aktywny, szybki, w swoim kierunku, wiesz? Tu jest, jeżeli pytasz o faceta, myślę, że on jest bardzo szybki w działaniu, nie? Taki, można powiedzieć, że bierze sprawy w swoje ręce, te koniec mają lejce, no nie? Także on nie będzie potrzebował, jeżeli tylko dostanie znak, on nie będzie potrzebował żadnych, nie wiem, jakichś tam trzecich osób, żeby pomogli. On potrafi sam, naprawdę sam. Bo tutaj pokazane jest właśnie zwycięstwo i on lubi sam pędzić do tego zwycięstwa. Potrzebne tylko będą okoliczności dobre, tak? Tu jest też pokazany jest nowy etap w życiu, ta osoba może myśleć o tym nowym etapie. Jeżeli daleko od ciebie mieszka, to oczywiście ta osoba myśli o podróży, żeby do ciebie przyjechać. Bo to jest też pokazuje, że ona myśli o intensywnym okresie w swoim życiu teraz, tak? Chce przyspieszyć rozwój tej sytuacji, która jest między wami. Też, żeby tutaj nadać jakiegoś dynamizmu, jeżeli jest za spokojnie, tak? Wziąć tą inicjatywę, może ty nic nie robiłaś, czy nie robiłeś i ta osoba chce przejąć tę inicjatywę, tak? Żeby był w końcu jakiś postęp, żeby można by było coś tutaj przyspieszyć, popchnąć do przodu. Też może pokazywać, że ta osoba myśli o zmianie po prostu zamieszkania. Może chce się po prostu przeprowadzić gdzieś. Tutaj, jeżeli ta karta pytacie, ja bym ci powiedziała, że ta osoba myśli, że ona spotkała właściwego partnera, bo ta Rydwan tak pokazuje. Uwielbiam tą kartę. Ona pokazuje właśnie, że człowiek, który tutaj jakby myśli teraz, to myśli, że spotkał właściwego partnera. Jeżeli ty jesteś kobietą samotną, to ten mężczyzna, którego pytasz, właśnie tak myśli o tobie, że jesteś odpowiednią partnerką, tak? Dla niego. I to jest bardzo właśnie fajne. Tu jest ruch, bardzo karty są dobre, tylko się zastanawiam, to siódemka mieczy, co wy tutaj skrywacie, ale ogólnie tu mi się podobają te karty. No i kochani, w sercu trójka mieczy, troszeczkę zawód, czy ta osoba boi się po prostu kochać, czy ona widzi, obserwując ciebie, że to twoje serce jest złamane, czy ona kiedyś już cię skrzywdziła, no bynajmniej tutaj jest ten ból, no nie? Jest ten zawód. No i to jest troszeczkę niepokojące, bo ten smutek w sercu, to rozczarowanie, może tym, że zamykasz drzwi przed nią, cokolwiek, czy ty jesteś z kimś, czy coś, no jakieś rozczarowanie, chyba, że to jest twoja energia też. Bo ta karta zawsze symbolizuje właśnie jakieś zranienie, czasami zdradę. Czasami, że ktoś kogoś zdradził w jakiś sposób, wcale nie musiało być fizycznie. Ktoś kogoś może gdzieś widział. To jest cios właśnie w takie serce. A zobacz jeszcze w dodatku, to jest co czuję. Cios w serce. Tak jakby człowiek czuł, że musi być smutny, bo musi to przeboleć. Tylko smutek zaradzi, tak? Tylko smutek właśnie zagoi te serce. Musi cię pocierpieć. Musi, żeby wyzdrowieć. Nie może tego zamiatać pod dywan. Też może być między wami separacja. Z tego powodu ta osoba może to odczuwać, to separację. Może mieszkacie daleko i ona czuje w sercu ten właśnie, ten dystans, tak? I stąd może ona chce przyjechać, ta rozłąka, rozstanie. To poczucie właśnie takiego, że ktoś jest daleko, może się pokłóciliście, może ktoś kogoś skrzywdził, czy w jakiś sposób inny zranił, tak? Bynajmniej tu jest jakaś strata, po prostu strata, jest jej ciężko zagoić te rany. I ona tak jakby tutaj pielęgnuje to w sercu, tak? Są te ślady w tym sercu, po tym smutku. Bo tak jakby człowiek chciał miłości, tak, ale ma tylko jakieś takie bolączki sercowe, tak? No właśnie, się smuci strasznie.
Tak jakbyś tak dużo wycierpiała i dalej cierpi. Tak czuje ta osoba, wiesz? Że ona cierpi. I dużo wycierpiała już. Ale czy to ty zadajesz jej ten ból? Czy ten ból tkwi z innych związków? To jest właśnie tu jest pytanie. Skąd ten ból taki? Czy to jest tylko taki ból, że jesteście daleko lub się pokłóciliście? Czy to jest właśnie ból przynoszony z innego związku? Ktoś się po prostu tak mocno skrzywdził, że się boi miłości. Też może być, kochani. Jaki ma zamiar? Ale jest fajny, bo as monet. Ja bym powiedziała, że wróżka naprawdę daje ci wielką szansę. Bo as monet to jest po prostu super potencjał na super fajny związek i to na lata. Nie jakiś tam fiubździu, tylko as denarów pokazuje stały związek. Stabilny, kochani. I wy to macie dane i tak jakby ten dobrobyt odgórnie. Z wszechświata, od Boga, kochani. Bardzo fajna, ona niesie takie pozytywne przesłanie. Myślę, że ta osoba bardzo w sposób taki szczery, konkretny myśli o tobie, o związku takim stabilnym. Wiesz? Tak jakbyście czuje oboje, myślicie w tej sytuacji o podobnym, planujecie podobnie, wiesz? Tą przyszłość. Macie tak jakby jasno, tak jakby sprecyzowane te swoje cele oboje, tylko nie sądzę, żebyście sobie o tym powiedzieli. Ale oboje chcecie tego samego w życiu. I to jest bardzo fajne. Macie ten sam cel. Stabilizacja właśnie. Ta osoba też. Ona chce tej stabilizacji tej jednej, ostatniej może kobiety, tego jednego mężczyzny, tak? Że się spotkało te osoby i chce, żeby ona już była w związku z tą osobą na poważnie, bez żadnych tam takich flirtów przyciągniętych, tylko w końcu deklaracje, jesteśmy razem i ty należysz do mnie, ja do ciebie. Tu coś takiego ja czuję, kochani, naprawdę. Oznacza to właśnie to odpowiedni czas, tak? Wszystko jest odpowiednie. Tutaj wystarczy tylko się poznać bliżej. Odpowiedni czas, żeby pójść krok dalej. Kochani, jest naprawdę potencjał. Bardzo mi się podoba. Tylko to ukrywanie trochę mi się nie podoba. Może uczucia ukrywacie między sobą, wiesz? Okidoki. I teraz robimy sobie najpiękniejsze stworzenie świata. Sówkę. Tej pani w pięknej sukience podziękujemy. A moja cute przyjdzie tu. O. I teraz, kochani, robimy sobie dla Sówki. Czekajcie, karty, czy ja... Dobrze położyłam? Dobra, położyłam. No dobra. Jeżeli Sówka jest twoja, to się skup. Ja będę teraz robić dla ciebie. Ok. Będę robić dla ciebie, co myślisz, co czuję i co zamierza. Osoba, którą myślisz. Tu potrzebuję dłużej. Już dobrze. Już nie potrzebuję. Już się zdecydowali. Dobrze, kochani. W takim razie, co ta osoba myśli? Co ta osoba myśli, o której ty myślisz? Co ta osoba czuje, do której ty coś czujesz? I jakie ma zamiary ta osoba? O, tu jakie karty. Piękne. I powiem ci tak. O, jeszcze cesarzowo od dołu. W ogóle rewelacja. Kochani, wy to cesarzowo nie widzicie. Ale położyłam. Czekajcie. Dajcie mi tego świętego zabrać. Nie, położę po prostu. Nie musicie jej widzieć w sumie, ale... No dobra, tu widzę. Dobra, tu położę. No dobra, tam widzicie. Słuchajcie, kochani, co ta osoba myśli? Dwójka kielichów. To już mi się podoba na dzień dobry, ponieważ to jest pokazane właśnie, że tak o... Jest jeden człowiek, jest drugi człowiek, jest dużo ludzi naokoło i nagle oczy są skierowane tylko na ciebie. I ta osoba wie, tak, to ona, to on. I to jest właśnie takie fajne. W tłumie, tak... Zobaczyliście się wy oboje i na siebie się zdecydowaliście. I ta osoba właśnie w ten sposób o tobie myśli. I to jest naprawdę duży potencjał, duża fajna karta na coś takiego miłego w naszym życiu. Bo to jest, wiesz, potencjał tu już mamy, bo był. A tu już się zdecydowaliśmy na siebie, tak? Już jest, możemy teraz tworzyć, iść dalej. Wziąć siebie, tak? Właśnie za rękę, chwycić jego rękę i po prostu zaproponować mu coś. Bo nie rozumiem, czy ja rozumiem, nie wiem, czy rozumiesz, jaki to jest duża moc. To jest coś takiego, jak stoicie przed ołtarzem i sobie obiecujecie, tak? Że będziemy razem na zawsze. No i czasami ludzie dotrzymują słowa, czasami nie. Są rozstania, rozwody, tak? Dlatego to jest właśnie taki pokazany po potencjale, to, że wybraliśmy. Na początku byliśmy na jakiejś randce i potem już się zgodziliśmy, jak my oboje, na tą taką... deklarację, że jesteśmy razem, czy to tam, tam w domowym zaciszu, gdziekolwiek, ale to właśnie takie, czy sam przed sobą człowiek przyznał, że ta osoba mi się podoba, tak? Z nią mogę stworzyć jedność, jedność dosłownie, tak? Jesteśmy czymś takim jednym.
To jest początek miłości właśnie. I tutaj z tego może być coś pięknego, miłość na całe lata, a może być na ileś tam lat, a może być jeszcze krótsza. To jest takie zakochanie, kochani. Romantyczne spotkanie po prostu. Bo niektórzy to tam jakby można interpretuje jakieś wielkie miłości. To zależy, jakie karty by stanęło, chociaż to absolutnie nie pokazuje żadnej miłości, bo to jest tylko dwójka kielichów, tak? Ona pokazuje etap, tak? Poznawania się w związku. I ten związek może oczywiście być w harmonii, cudowny, tak? Stabilny, pełen wzajemnej miłości, ale to jest tylko ten etap, który idzie tam, ten kroczek. To właśnie słowa przed ołtarzem, tak? Które powiedzieliście do siebie nawzajem. A jak, co wy z tego zrobicie dalej, no to jest tak jakby w waszych rękach. To trzeba sobie zdać sprawę z tego. Tutaj ta karta też pokazuje, że jest u tej osoby w myśli po prostu ich szczęście, wiesz? Ona by chciała harmonijnego związku, na pewno. Takich, wiesz, pokrewnych dusz z tobą, żeby wasze dusze się czuły, się rozumiały, tak? Też jest pokazane właśnie spotkanie tej drugiej połówki, tak jak bratniej duszy, tak? Bo na tę osobę czekałam lub czekałem. Idealnie jesteśmy dopasowani, na przykład z charakterami. Ta osoba może tak myśleć. Fajnie się rozumiecie, tak? Jest fajne porozumienie. Może być z tego prawdziwa miłość. Ta jedna, jedyna, tak? Szczególna. Właśnie. Bo tu zawsze mówimy raczej o uczuciach, tak? I tutaj, kochani, tak. Łączy cię na pewno z tą osobą. Ta osoba myśli, tak, że coś czystego. Tu nie ma kłamstwa. To jest wzajemne właśnie zaufanie, dopasowanie. Ta karta jest bardzo czysta. Pure, tak? Bardzo. To znaczy tej osoby myśli w tym momencie są bardzo czyste. Tutaj jakby nikt nie mógł zaingerować, ufamy sobie, nikt nie stanie na drodze. Bardzo fajna karta. A szczególnie, że w sercu ta osoba ma dziesiątkę monet, to ja już ufam tej osobie przy dziesiątce monet, że ona po prostu chce domu, stabilizacji. Chciałaby tego szczęścia, żeby zaciśnić te więzy rodzinne. Żeby mieć to liczną rodzinę, dużo rodzinę, tak? Żeby te tradycje w jakiś sposób wnieść z różnych związków do jednego, to znaczy tworzymy wspólną tradycję, tak? Jeżeli ty obchodziłaś na przykład walentynki, ja obchodziłam Wielkanoc, to teraz obchodzimy wspólnie Boże Narodzenie. Nie, żartuję. Chodzi o to, coś wspólnego. Takie tradycje, żebyśmy sami dla siebie coś zrobili, tak? Jakieś wspólne mieli. To znaczy już samo z siebie mówi o rodzinie. Bo tak to nie brzmi tak jakby w sercu, że luźny związek, bo to co ma wspólnego z tradycją? Nie. To jest właśnie coś, jakieś bogactwo takie, taki wspólny dobrobyt. Właśnie takie widzę, że ta osoba tak jakby czuła, że chciała czegoś stabilnego. Czujecie to? Być wierną, tak? Mieć jakiś solidny związek, trwały na lata. No na pewno może mieć dzieci, czy tam nie mieć dzieci, cokolwiek, ale coś właśnie stabilnego. Inwestujemy te właśnie uczucia, tak? Coś w to jedną osobę. Fajnie, bardzo mi się podoba w sercu przy tej karcie, bo to jest takie odczuwanie bezpieczeństwa przy tej osobie. Ta osoba, myśląc o tobie, czuje bezpieczeństwo, że może z tobą to stworzyć. Elegancko, jeśli chodzi o serce, ponieważ ta osoba mogłaby chcieć ślubu na przykład. Naprawdę. Bo karta ta często może pokazywać, że mamy już tak dużo i materialnie, i duchowo wszystko, tak? Jesteśmy już tacy zdecydowani, żeby spotkać się z tobą, tak? Właśnie w takim miejscu, takim ważnym, jakieś wesele na przykład. Mieć wesele. No z tobą właśnie mieć wesele. Powiem, ta karta to jest bardzo bogata. Ona bogata nie tylko pieniądze, o wszystko. Naprawdę z serca powiem, że ta osoba, szczególnie, że od dołu masz cesarzową. Jesteś bardzo osobą taką płodną, taką atrakcyjną, tą taką, co każdy o niej marzy. Myślę, że ta osoba po prostu jest w tobie zakochana. Tylko te zamiary troszeczkę niepokoją, bo jest niezdecydowanie. Nie wiem, czyje to jest niezdecydowanie, o co to chodzi, ponieważ tutaj by trzeba było kart dokładać, a jest was kilku, to nie będziemy dokładać kart, bo to by sensu za bardzo nie miało dla wszystkich. No ale jeżeli jest 7 pucharów, to znaczy, że są jakieś możliwości, wybory, tak? Jest tych wyborów za dużo. I teraz tak, jeżeli jest mnogość tych wizji, mnogość wyborów, problemów, tak? Z podjęciem decyzji w tej karcie, w zamiarach, no to skąd ten problem w podjęciu decyzji przy takich cudownych kartach? To teraz musisz sobie odpowiedzieć i sam sobie znajdziesz rozwiązanie, tak? Jaki jest problem?
Czy ty pokazujesz tej osobie problemy, czy ta osoba ma problemy, ponieważ jakieś problemy ma z przeszłości, zanim tam się wloką, się ciągną od innych relacji. Bynajmniej tutaj, jeżeli chodzi o ciebie, to są karty przepiękne, tylko jak się pokazuje zamiar, to właśnie pokazuje, że ze względu różnych dróg, możliwości, nie może ta osoba znaleźć teraz rozwiązania. Jest niezdecydowana właśnie. Nie może wybrać odpowiedniej drogi do tego. Najlepszej. Właśnie. Chciałaby mieć te korzyści, tak, ale nie wie, co ma zrobić. Nie wie po prostu, jak ma to stworzyć. Tak jakby za bardzo ona żyła w świecie marzeń, bo chciałoby się, myśli o wspaniałej miłości, w sercu się chciałoby, a robimy dosłownie zamki na piasku, na lodzie. Tak w życiu. Bo zwróć uwagę, jak pięknie jest w sercu, jakie cudne myśli i w myślach, tak jakie cudne, wszystko piękne. A jak chodzi o zamiary, o życie tutaj w świecie 3D, to już może ta osoba nie ma takich zasobów, albo gdzieś daleko jest, że ona nie może po prostu temu sprostać, tak? Planuje, ma mnóstwo wizji, buduje różne takie jakieś sytuacje, że może coś obiecywać, ale tak jakby za bardzo była pogrążona w świecie fantazji. Nic jakby nie robi. Co z tego, że czuje, co z tego, że myśli, jak stoi przed takimi wyborami. Na początku to trzeba zrobić krok, na przykład zaprosić na randkę, mieć, jeżeli się chce, to trzeba tej osobie na przykład coś zapewnić, nie wiem, spotkać się z nią, wynająć coś, zamieszkać się razem, no i wtedy możemy te planować, te mieć marzenia i w ogóle je spełniać. A jak tylko się o tym myśli i marzy i jeszcze w dodatku w zamiarach dalej się marzy, cały czas się marzy, no to jak to? Jak tu będzie? Tak kurczę, za dużo marzeń, za dużo opcji. A czy opcji wyboru? W sumie to nie chodzi o inne osoby. Tu chodzi o ciebie, tylko jakby tą drogę do ciebie ona ma. Wiesz co, tak jakbyś była tutaj, a ta osoba była tu, tak? To jest ta osoba i ona ma kilka dróg do ciebie. O, i dosłownie. I się zastanawia, okej, która ma mieć tą drogę do ciebie, czy to, czy tamto. I tak stoi. Właśnie to jest ta karta, wiecie? Tutaj jest właśnie ktoś stoi przed wyborami i tak naprawdę nie wie, którędy ma iść. A piękne, coś czeka cudownego, bo ona marzy, myśli, czuje, ale jak krok zrobić w którą stronę? A może ona się odezwie? A może ona coś zrobi? A może on coś zrobi? A może jednak los pokaże mi jakieś wyjście z tej sytuacji za tydzień? Jak stoi, nic nie robi. No dobra, kochani, to wy się trzymajcie. Teraz jeszcze u mnie jest bardzo wcześnie, zaraz się zaczyna dzień. U mnie jest, wstałam wcześniej, bo się są moje urodziny. No i właśnie, z mojej urodziny jeszcze czekam na imprezę, to pomyślałam sobie, że coś fajnego dla was nagram. Także trzymajcie się, kochani. Buziaczki, pozdrawiam i ściskam. Pa!